Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym wykładzie na 14. konferencji Stowarzyszenia Astrologicznego Astrologia, Sztuka i Wyobraźnia w 2022 roku. I teraz przed nami wystąpi Pan Bogdan Zbrzeżny z wykładem o pewnych narzędziach z warsztatu astrologa. Pana Bogdana nie trzeba zapowiadać, wielu z Was zna go jako uczestnika Astroakademii Wojtka Jóźwiaka. Na pewno spotkaliście go też na wielu wykładach u nas tutaj na konferencji, bo od wielu lat wykłada i wykłady pana Bogdana cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, bo zawsze mówi o swojej praktyce, o swoich badaniach astrologicznych i takim zupełnie innym troszeczkę punkt widzenia na to, jak tę astrologię robić. Ma też różne narzędzia swoje techniczne, którymi się posługuje, więc pan Bogdan jest takim jednym z takich niewielu w Polsce badaczy astrologii, praktyków, za co mu tutaj serdecznie dziękujemy, że może się z nami dzielić swoją wiedzą. A astrologią pan Bogdan zainteresował się już w połowie lat 90. Najpierw uczył się u Margo Graham, potem u Wojtka Jóźwiaka, a teraz dzieli się swoją wiedzą też z nami co roku na konferencji. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję za kolejne tutaj przyjęcie naszego zaproszenia i za wystąpienie u nas. I już oddaję panu głos. Dzień dobry Państwu. Takie małe sprostowanie. Otóż z początkiem tego roku opuściłem Astroakademię Wojtka Jóźwiaka. No, czas, można powiedzieć, był ku temu stosowny, jako że żeśmy weszli w nowy rok w fazie nowiu, prawda? Czyli niczym Demeter stanąłem na rozdrożach, no i wybrałem jedną z wielu możliwych dróg. Przepraszam, Demeter, Hekatę. Stanąłem na rozdrożach i wybrałem jedną z możliwych dróg. No a taką drogą było między innymi opuszczenie Astroakademii. Także dożywam starości w zasadzie według, jak gdyby spędzają czas nad astrologią i zastanawiając się nad pewnymi przesłaniami, które ona potencjalnie może ona nieść, ale bardziej jako tak refleksyjnie niż z racji, no nie wiem, jakiejś potrzeby takiej szerszej publikacji czy coś. W związku z tym to, co Państwu dzisiaj przedstawię, to między innymi jest taki efekt pewnych przemyśleń astrologicznych, które no niektórzy mogą potraktować jako te, które są z pobocza astrologii, ale jak to niektórzy mówią, na poboczu i piękne grzyby rosną. W związku z tym tak to ja dzisiaj wszystko widzę. Tytuł konferencji Astrologia, sztuka, wyobraźnia, jak gdyby, no, można powiedzieć, był dosyć dobrze odzwierciedlony w tym, co było już wcześniej powiedziane, we wcześniejszych wykładach. A ja jak gdyby postaram się Państwu przedstawić, co mi wyobraźnia podpowiada na temat astrologii. A czy to jest sztuka, to co ja Państwu przedstawię, to już Państwo będą musieli sami ocenić. W każdym razie namalowałem tutaj taki obraz, który Państwo widzicie. I tenże obraz jest żeby nie było. Okej, mamy kursor. Dobrze. Tenże obraz, mamy ramy i w ramach pewną zawartość, która to zawartość składa się ze zbioru znaków alfanumerycznych. I jeżeli by ktoś to powiększył, a trochę bardziej byłby zaznajomiony z astrologią, to mógłby się tu dopatrzyć pewnych funkcji trygonometrycznych i
Nie wchodząc już w szczegóły, powiem, że ten zbiór, można powiedzieć, danych, który jest w tych ramach zamieszczony, to nic innego jak kilkadziesiąt wyrazów szeregu opisującego ruch Saturna na ekliptyce, czyli w zasadzie jego współrzędną długość heliocentryczną. Do mnie ten zbiór danych przemawia jako pewna taka graficzna prezentacja pobudzająca moją wyobraźnię. To, że akurat wiem, iż to są te dane dotyczące Saturna, no to jak gdyby moja wiedza, być może innych również, ale pytanie, no czymże tenże obraz gorszy jest od jakiegoś obrazu Salvadora Dali, w którym zegary spływają po krawędzi stołu i tak na dobrą sprawę trudno dociec, o co autorowi w tym przypadku chodziło. Nie wchodząc dalej w szczegóły mojej wyobraźni artystycznej, przejdźmy do następnego slajdu, który oczywiście dotyczy naszej konferencji, początku tejże konferencji. I jak łatwo zauważyć na tym slajdzie, mamy prezentację graficzną w postaci okręgu i taka prezentacja niejako sugeruje nam od razu, że te elementy tego kosmogramu, mówimy planety, to one poruszają się po okręgu. Prawda? Mamy okrąg, po którym poruszają się planety. Bliżej nie wiadomo, co to za okrąg i tak dalej. Jakieś symbole coś tam mówią nam, że gdzieś to może być, nawiązują do nieba. Aczkolwiek dzisiaj niebo to już nie to niebo, wobec tego my mówimy, że to jest niebo, to są archetypy. Jakby nie patrzeć, mamy okrąg na obwodzie, którego ulokowane są pewne symbole. Standardowo posługujemy się w astrologii takim obrazkiem, ale równie dobrze możemy wyjść sobie na dwór i spojrzeć na niebo i zastanawiać się, gdzie te elementy ze wcześniejszego obrazka znajdują się. I tu mamy taki przedstawiony obraz nieba, czyli tak zwane współrzędne topocentryczne. I oczywiście w przedstawionym tu rysunku od razu widzimy, że ponieważ Słońce no prawie góruje, no to praktycznie rzecz biorąc, jeżeli tylko dzień jest pogodny, to ono nam dominuje na niebie. Mamy dzień, a co za tym idzie, żaden z tych elementów, który towarzyszy Słońcu na ekliptyce, jest niewidoczny. No również bywa czasami, że widzimy Księżyc, no ale w tym przypadku Księżyc schował się pod horyzontem. W związku z tym go również nie widzimy. Ale z tego dominuje tutaj Słońce. Więc z jednej strony na okręgu mamy ulokowane planety, i tam widzimy, jak one są rozmieszczone, a w praktyce, w życiu wychodzimy na dwór i widzimy Słońce. Mamy tylko Słońce. Oczywiście można by było się pokusić i wyjść na dwór o innej porze. No i między innymi to zrobiłem dwa dni wcześniej. Wyszedłem około godziny 4:30 i jeżeli bym wyszedł o 4:30 i to Państwu też i radzę taki eksperyment obecnie zrobić, to możemy zauważyć na niebie, Słońca nie zobaczymy, bo ono będzie pod horyzontem, ale będzie pięknie widocznie Wenus, Mars i Saturn. Także wszystko zależy od tego, w którym momencie czasu jesteśmy, to tak też i możemy postrzegać planety
we współrzędnych topocentrycznych, czyli jak gdyby naocznie przekonać się, że one są, a nie giną w blasku słońca. No i widzę, że mi się z oporami ładuje kolejny slajd. Nie widzę go. O, już się pokazał. Okej. Wykład. No, zaczęliśmy o 13 minuta po, więc można powiedzieć, ten kosmogram, który tutaj jest przedstawiony, jest adekwatny do czasu rozpoczęcia mojej prezentacji i zwrócę jedną uwagę, to znaczy pytanie się pojawia, prawda? Na ile jakość czasu związana z rozpoczęciem wykładu jest adekwatna do i treści wykładu, i formy wykładu, i no może aż do końca nie tak, co do tego, o czym będę mówił, aczkolwiek w pewnym sensie również. Przede wszystkim zobaczmy, że w strefie descendentu mamy Marsa i Wenus i to jest bardzo dobry prognostyk na to, żeby Państwu coś opowiedzieć o astrologii, prawda? Bo mamy kontakt z Ty, prawda? Który to kontakt bardzo mocno wspiera Wenus, no towarzyszy jej Mars dodając energii i w związku z tym jest ok, prawda? Z drugiej strony patrzymy na Księżyc, a tenże Księżyc jest w strefie IC tego kosmogramu, a co za tym idzie, jest w strefie szeroko rozumianej rodziny, a takąż rodzinę stanowią no, uczestnicy dzisiejszego forum, ogólnie można powiedzieć społeczność osób, które się interesują astrologią. Wobec tego i to ulokowanie Księżyca jest, można powiedzieć, dobrym prognostykiem na to, żeby Państwu parę rzeczy powiedzieć. Wchodząc głębiej w szczegóły, możemy zauważyć, że Księżyc jest w pierwszej ćwiartce 17 domu Księżyca. A tenże ta lokalizacja, ona sprzyja temu, by interesować się literaturą, historią, prawda, mitologią i temuż podobnymi historiami. Więc jest dosyć takim dobrym również wskaźnikiem, żeby Państwu o astrologii mówić, której źródła tak naprawdę sięgają czasów bardzo starożytnych, a patrząc z punktu widzenia nowożytnej Grecji, to tak na dobrą sprawę bogów Olimpu, ale ja o tym trochę powiem. Jednocześnie możemy też zauważyć, że ascendent jest ulokowany w 11 domu Księżyca i również jest w dobrej lokalizacji, bo w pierwszej ćwiartce tego 11 domu Księżyca, a to pomaga no, prezentacji się, prawda? I nie chodzi tu może od razu, żebym ja zdobył jakąś sławę i popularność, ale no, dobrze mi i cieszę się, że mogę Państwu pewne przemyślenia swoje prezentować. Także generalnie rzecz biorąc, czas jest ok, bieżący. Wewnętrzny okrąg, który zamieściłem na rysunku, to jest, są fragmenty mojego kosmogramu urodzeniowego i proszę zauważyć, że Księżyc wydarzenia lokuje się w strefie MC mojego kosmogramu, a co za tym idzie, dobry prognostyk do tego, żeby się z Państwem komunikować,
prezentować się, no, przedstawiać może czasami trochę kontrowersyjne idee. Także jest to ok. Ta ciekawostka może widoczna również w kosmogramie to to, że mamy, domyka się cykl węzłów księżycowych. Więc no, jest to również okres, można powiedzieć, początek nowego cyklu. Jak gdyby szansa na nowe życie, ale mając swoje lata, raczej jestem przekonany, że kolejnego cyklu nie domknę. I jeszcze może taka mała uwaga na koniec, mianowicie tutaj była mowa o astrokartografii. Jak widać w moim kosmogramie mamy Wenus, która lokuje się w strefie ascendentu, Uran na descendencie. No i teraz tak, no, ten Uran, można powiedzieć, trochę tak mi przeszkadza, więc można by było spróbować gdzieś się relokować po to, żeby tego Urana odsunąć ze strefy descendentu. No ale z drugiej strony stracę wtedy Wenus na ascendencie. No więc jest pewien problem. No. I dlatego tak na dobrą sprawę siedzę w Warszawie, nigdzie nie wyjeżdżam na dłuższe okresy czasu, no bo pokochałem tę opozycję na osi ascendent-descendent i dobrze mi z tym. Odnośnie tranzystorów możemy zauważyć, że w strefie Urana, mojego natalnego, ulokowana jest w tej chwili Lilith, ale żeby szerzej o temat o Lilith mówić, zwłaszcza w takiej konfiguracji, to musielibyśmy poświęcić osobny wykład. Dlatego, zdaje się, że zasłoniłem kamerę przez pewien czas. Dlatego przejdźmy do kolejnego slajdu, bo jak widać czas jest, no, dla mnie łaskawy, ale jednocześnie upływa dosyć szybko. To, o czym będę w tej chwili mówił, to jest takie trochę inne podejście do analizy planet, ale podejście w sensie astronomicznym. Z tego względu takie podejście, które chcę zaprezentować, ponieważ uważam, że znajomość jak gdyby Układu Słonecznego i wzajemnych relacji pomiędzy elementami tego układu może nam rozszerzyć nasze horyzonty. Wobec tego proszę Państwa o odrobinę wyobraźni, abyśmy mogli się zanurzyć w układ heliocentryczny. Takim rysunkiem, który naświetla pewne ciekawe zjawisko, które mamy w układzie heliocentrycznym, to jest przedstawiony tutaj rysunek pokazujący orbity kołowe. Zakładamy, że są kołowe zgodnie z kołowym obrazem kosmogramu, który żeśmy wcześniej mieli. Więc mamy orbity kołowe i na tychże orbitach ze zachowaniem skali proporcji mamy pokazanego Marsa i pokazaną Ziemię. Prawda? Orbitę Ziemi i orbitę Marsa. Rysunek, który tu jest zamieszczony, pokazuje jak gdyby zjawisko postrzegania Ziemi przez Marsa. No, jesteśmy w układzie heliocentrycznym. Postrzeganie Marsa z punktu, Ziemi z punktu widzenia Marsa. I proszę zauważyć, że relacje między Marsem i Ziemią, jak gdyby ten punkt widzenia Ziemi przez Marsa, jest zawężony do ściśle określonego kąta, który to kąt wyznacza
styczna poprowadzona z orbity Marsa do orbity Ziemi. I ten kąt możemy bardzo łatwo wyznaczyć z przedstawionej tutaj zależności, bo jak mamy styczną, to mamy trójkąt prostokątny, a wobec tego wyznaczenie kąta jest bardzo proste, ponieważ stosunek promieni Ziemi do promienia planety, czyli w tym wypadku Marsa, no wyraża sinus kąta alfa. Kąta, pod którym Mars widzi Ziemię. Ten rysunek troszeczkę jest jak gdyby rozbudowany, ponieważ chodzi nam o wprowadzenie tak zwanego pojęcia elongacji, czyli w dalszym ciągu mówimy o tym kącie. I tym razem go tutaj nazwałem kąt beta. I ten punkt P to jest planeta, może być to dowolna, prawda? Punkt Z to mamy położenie Ziemi, prawda? W centrum S mamy Słońce. No i pewne tutaj związki geometryczne, które dalej przedstawię. Istotne co jest? Mianowicie to, że ten kąt elongacji, on w pewnym sensie odpowiada, to znaczy uzmysławia nam zjawisko retrogradacji planet. Wobec tego dobrze znać jest ten kąt po to, żeby uświadomić sobie, co to znaczy retrogradacja. Ten kąt beta możemy wyznaczyć metodą kolejnych tam operacji przekształceniowych, ale nie będę już w to wnikał szerzej, tylko podam zależność. Jak widać z tejże zależności, ona jest stosunkowo prosta, przy czym kąt alfa należy mieć świadomość, że jest to kąt, który jest pomiędzy promieniem wodzącym Ziemi, a promieniem wodzącym planety. Jeżeli uświadomimy sobie, że zarówno Ziemia, jak i planeta są w ruchu, to wówczas również i ten kąt zmienia się w trakcie ruchu, a tak naprawdę z upływem czasu. I w pewnym sensie miarą taką opisującą tą zależność kąta alfa od czasu, to jest tak zwany czas synodyczny, na którego zależność przedstawiłem tutaj na rysunku. Jeżeli tę zależność wprowadzimy do naszego wcześniejszego wzoru, no to otrzymujemy taką zależność na kąt beta, kąt elongacji planety, czyli kąt, pod którym jedna planeta widzi drugą planetę. Ja tu będę głównie mówił o relacjach związanych planet związanych z Ziemią, ale równie dobrze można by było mówić o relacjach planet typu kąt, pod jakim widoczny jest Saturn z poziomu Jowisza i tak dalej, i tak dalej. No, możemy sobie różne eksperymenty tutaj przeprowadzać, nie ma problemu. Efektem zależności, która była wyżej podana, jest taki oto tutaj rysunek, na którym to rysunku pokazano jak gdyby zakres zależności tej elongacji funkcji tego kąta alfa, czyli kąta pomiędzy promieniami wodzącymi tych dwóch obiektów. Ponieważ one wszystkie tutaj odniesione są do Ziemi, czyli można powiedzieć tak, jeżeli mam tutaj napisane na górze, zaznaczone kolorem żółtym Merkury, no to krzywa, która jest koloru żółtego, dotyczy pary Merkury-Ziemia, prawda? Czyli mówimy kąt, pod którym Ziemia widzi
Merkurego, prawda? Bo mamy Merkury, jest planetą wewnętrzną, wobec tego Ziemia widzi Merkurego. Z drugiej strony mamy Marsa, kolor czerwony, a ten jest planetą zewnętrzną, wobec tego mówimy, jest to kąt, pod którym Mars widzi Ziemię. Ten rysunek można przekształcić do takiej zależności, która jak gdyby przedstawia okres synodyczny. I widać, że te okresy synodyczne tutaj są, prawda, różne w zależności od pary planet. I tak na dobrą sprawę oba te rysunki przede wszystkim służą mi do tego, żeby uzmysłowić Państwu pewną dynamikę ruchu. Dynamikę ruchu obrazuje jak gdyby nachylenie krzywej elongacji w punkcie zero. Czyli z punktu widzenia przykładowo pary Wenus, Ziemia, prawda? Ten punkt zero odpowiada w jakimś sensie koniunkcji dolnej Słońca i Wenus, prawda? Ta dynamika, jak widać z przedstawionych rysunków, największa jest dla Marsa i dla Wenus. A wobec tego z punktu widzenia ruchu planet w układzie heliocentrycznym najbardziej dynamiczne są te dwie planety. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że jedna jest wewnątrz, druga zewnątrz orbity Ziemi, to też można powiedzieć, że potencjalnie ich wpływ na Ziemię jest największy. Spójrzmy na tabelkę, w której przedstawiono dane liczbowe dotyczące pewnych parametrów związanych z wcześniejszymi wzorami. I jak widać, wyszczególniłem tutaj zwłaszcza Wenus i Marsa, bo oprócz tego, że posiadają te dwie planety na większą elongację, albo można powiedzieć tak, z punktu widzenia elongacji, Mars jest tą planetą, która najszerzej widzi Ziemię. Z drugiej strony, z punktu widzenia elongacji, Wenus jest tą planetą, która najszerzej widzi Ziemia jest tą planetą, która najszerzej widzi Wenus. A jednocześnie okresy synodyczne mówią nam o tym, że to widzenie jest jak gdyby w czasie najbardziej rozciągnięte. Przejdźmy dalej. Efektem, jak już wspominałem, elongacji jest efekt retrogradacji planet. My na ogół mówimy tak, patrząc na rysunek kosmogramu. Jeżeli programy niektóre astrologiczne, jeżeli włączymy odpowiednią funkcję, to te programy zaznaczają na ogół literką R fakt retrogradacji planety. Wobec tego mamy okrąg, mamy przykładowo Saturna, przy Saturnie literkę R, to mówi nam o tym, że mamy zjawisko retrogradacji. Ale żeby dobrze zrozumieć zjawisko retrogradacji, powinniśmy obserwować ruch planety w dłuższym okresie czasu, a przynajmniej w okresie czasu, który odpowiada okresowi synodycznemu. I ten rysunek, który tutaj Państwu prezentuję, pokazuje właśnie taką sytuację. Żółte, pogrubione linie oznaczają ruch Słońca. Cienka, żółta linia oznacza pozycję heliocentryczną Słońca. Zaś
niebieska, ta falista linia, ona nam przedstawia, ona przedstawia nam ruch Jowisza. I to, co jest charakterystyczne, proszę zwrócić uwagę, że koniunkcje Marsa, Jowisza i Słońca w tym przedziale czasu wyznaczają okres synodyczny Jowisza. Jednocześnie proszę zauważyć, że w punkcie B mamy linię szarą, pogrubioną, a wobec tego ta linia odpowiada opozycji Słońca, czyli ruch opozycyjny względem Jowisza. I jak widać, dokładnie ten punkt przecięcia się krzywej ruchu Jowisza i opozycyjnego Słońca przypada dokładnie w punkcie przegięcia krzywej Jowisza, innymi słowy w środku przedziału czasowego retrogradacji. To jest dosyć, można powiedzieć, interesujące uzmysłowić sobie, jak funkcjonują te elementy w naszym kosmogramie, prawda? Bo jeżeli mamy fazę przykładowo retrogradacji, to musimy mieć świadomość tego, że w tej fazie retrogradacji zachodzą na przykład opozycje. I przykładowo tutaj mamy Słońce, ale można wykazać, i to proponuję Państwu przećwiczyć sobie jako swego rodzaju eksperyment, że opozycje planet wewnętrznych, a dosyć interesująca jest tu zwłaszcza Wenus, do planet zewnętrznych zachodzą zawsze w fazie retrogradacji tychże planet zewnętrznych. Rysunek jeszcze tutaj taki uzupełniony jest z drugim wykresem, który pokazuje nam cały ten proces, jak gdyby prezentowany geocentrycznie w układzie heliocentrycznym. W związku z tym można tutaj jak gdyby zauważyć fazy w układzie heliocentrycznym, którym odpowiadają fazy w układzie geocentrycznym. Mamy odpowiedniki liter dużych i małych. Ale ponieważ czas nam ucieka, to przejdę szybko dalej. Mianowicie fakt retrogradacji pozwala nam jak gdyby wyróżnić w ruchu planety jak gdyby trzy fazy. Pierwsza faza to jest faza dochodzenia do punktu stacjonarnego, faza, która odbywa się w ruchu dyrekcyjnym, prostym, wyszczególniona tutaj kolorem jasno-niebieskim. Następnie mamy fazę retrogradacji, przejścia od jednego ruchu stacjonarnego do drugiej pozycji stacjonarnej oraz ponowne wejście w ruch dyrekcyjny kolorem niebieskim. Mamy trzy fazy i tak na dobrą sprawę podczas analizy, a zwłaszcza podczas analizy tranzytów i analizy zwłaszcza w obszarze ruchu retrogradacyjnego planety, na te trzy fazy powinniśmy zwracać uwagę. Krótko tylko można powiedzieć, co o tych fazach. Że faza dyrekcyjna to jest jak gdyby naturalny bieg wydarzeń. Wydarzenia się dzieją, dochodzimy do punktu stacjonarnego, czyli maksimum na tejże krzywej. I w tymże punkcie maksymalnym następuje kumulacja energii. Po czym energia ta jest następnie rozładowywana w fazie retrogradacji
retrogradacji i na ogół z fazą retrogradacji kojarzy się jak gdyby taka funkcja odrabiania lekcji, to się tak nazywa potocznie. To znaczy jak gdyby to, co żeśmy wcześniej wykonali, prawda, przed osiągnięciem pozycji stacjonarnej, to teraz mamy wydatkować. Jak to wydatkujemy i jakie skutki tego wszystkiego będą następnie, to zobaczymy w momencie przejścia planety z pozycji stacjonarnej drugiej i ponownego wejścia w ruch dyrekcyjny. Przejdźmy dalej. Nie mamy czasu. Wrócę do układu heliocentrycznego. Mianowicie przedstawiony tutaj rysunek obrazuje dwie sytuacje, które w układzie geocentrycznym nazywamy z jednej strony opozycją, a z drugiej strony koniunkcją. W tym przypadku dotyczy to dwóch planet, Wenus i Marsa. Co to znaczy koniunkcja w układzie heliocentrycznym? Ano nic innego, jak tylko to, że te planety leżą na linii prostej, prawda, przecinającej orbity planet. Jeśli chodzi o sytuację opozycji, to również mamy do czynienia z linią prostą, przy czym w tym przypadku, prawda, Ziemia jest jak gdyby elementem leżącym pomiędzy dwoma planetami. Tu mamy Wenus i Marsa, czyli opozycję mamy, która miała miejsce pod koniec kwietnia 50 roku, a koniunkcję mamy nie tak dawną, która miała miejsce 16 lutego. Co z tego wynika? Ktoś może powiedzieć, po co nam to? Otóż, nie wchodząc w szczegóły, żeby wyznaczyć kierunek tej linii w układzie heliocentrycznej łączącej trzy planety, należy się posłużyć taką zależnością, którą tutaj na górze przedstawiłem. W tejże zależności mamy okresy synodyczne poszczególnych planet i jak gdyby tych trzech elementów, które jak gdyby analizujemy pod kątem tejże linii. I to, co jest istotne w tym rysunku, to to, że jak Państwo możecie zauważyć, siedem okresów synodycznych Wenus i Marsa to jest równoznaczne z pięcioma okresami synodycznymi Ziemi i Wenus oraz trzema okresami synodycznymi Marsa i Ziemi. W pewnym sensie mamy takie połączenie tego układu geocentrycznego, gdzie mamy, mówimy o koniunkcji tych planet przykładowo oraz układu heliocentrycznego, gdzie z punktu widzenia to w ogóle Słońca te planety nie mają żadnych relacji, ale jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia czasu, to zachodzi pewna korelacja. Zachodzi właśnie to, o czym wcześniej powiedziałem. 7, 5, 3. Innymi słowy mówimy o tak zwanym rezonansie orbitalnym. Rezonansie, który dzieje się w czasie. Innymi słowy można powiedzieć tak. W układzie geocentrycznym my relacje między planetami określamy poprzez relacje kątowe,
Ale w układzie heliocentrycznym, jeżeli patrzymy na planety, to tak naprawdę powinniśmy patrzeć na relacje czasowe pomiędzy planetami. Koniec matematyki. Nie ma już. Wobec tego wracamy do układu jeszcze raz heliocentrycznego, ale głównie po to, żeby jeszcze raz podkreślić ten fakt, że Mars mamy planetę zewnętrzną, Wenus mamy planetę wewnętrzną, prawda? Między tymi dwoma planetami błąka się Ziemia i te dwie planety, Mars i Wenus, no odpowiednio są postrzegane. Z jednej strony Wenus przez Ziemię, z drugiej strony Mars spogląda na Ziemię. I to, co jest istotne w tym rysunku, a co też już wcześniej w tej tabeli pokazałem, to wartość tego kąta, prawda, tych orbity Ziemi poprowadzonych z jednej strony z Marsa, a z drugiej strony stycznej poprowadzonej z punktu orbity Ziemi do orbity Wenus. Wartość, czyli ta elegancja, wartość tego kąta maksymalna to jest, jak powiedziałem, około, tam było 46 stopni, te wartości były wyliczone, średnio, około możemy powiedzieć, że wynosi 45 stopni z dobrym przybliżeniem. Oczywiście te wartości się trochę zmieniają, a to wynika z tego, że nie ma, powinniśmy mówić o orbitach kołowych, ale o orbitach eliptycznych, ale jak już powiedziałem na początku, bazujemy na okręgu. 45 stopni. 45 stopni to nic innego tak naprawdę jak kąt wynikający z podziału kąta pełnego na 8 części, czyli mówimy oktyl. Oktyl, który tak naprawdę generuje cały ciąg aspektów rzędu 8, a do tych aspektów zalicza się zarówno koniunkcja, jak i opozycja. Stąd też bardzo często bywa, że koniunkcję nie traktujemy jako coś bardzo pozytywnego, ale również jako pewien element negatywny w horoskopie. Kąt 45 stopni i mamy do czynienia z wyzwaniem. No, bo mamy. Proszę Państwa, szybko, bo ja już nie mam czasu. Taki rzut oka na mitologię. Po to głównie, żeby jeszcze wraz wrócić do Marsa i do Wenus, ale w im takim ujęciu mitologicznym, czyli w ich pierwotnych nazwach, gdzie Marsowi odpowiadał Ares, a Wenus odpowiadała Afrodyta. Dosyć interesujące jest wszystko to, w tym układzie to, że na górze mamy trójcę, którą stanowi chaos Gaja i Uranos, prawda? No, z chaosu wyłania się Gaja, z Uranosem są różne koncepcje, ale generalnie można powiedzieć, że Uranos należy do grona tak zwanych protogenoi, czyli tych bogów pierwotnych, do których między innymi należy Gaja. I teraz pytanie o chaos. Chaos to w zasadzie według starożytnych Greków to jest zbiór tych naszych podstawowych elementów w astrologii żywiołów. Ognia, ziemi, wody i powietrza. Ktoś powie, no dobrze, ale co było przed chaosem? Starożytni Grecy tego nie wiedzieli. My wiemy, że był Polski Ład. Jeśli chodzi o Aresa i Afrodytę, to Afrodyta, jak zapewne Państwo wiedzą z mitologii,
Też są różne tutaj wątki, ale przyjmuje się, że Afrodyta to jest owoc Uranosa, przy czym spłodzony w dosyć specyficzny sposób, a mianowicie otóż Kronos uciął jądra Uranosowi, następnie wrzucił je do wody, czyli w dziedzictwo Posejdona i powstała piana, z której to piany wynurzyła się Afrodyta. Zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz, że Afrodyta powstała za sprawą narzędzia ostrego, a co za tym idzie, ona w jakimś sensie koreluje z Aresem, który to Ares również kojarzony, a w zasadzie mówimy Mars, bywa kojarzony z narzędziami generalnie rzecz biorąc, ostrymi. I tyle w mitologii, bo czasu nie ma. Na całe to dziedzictwo bogów i prawda, bo też powiem jeszcze, o ile wcześniej patrzymy na tenże rysunek i mówimy o tych bogach i tak dalej, to w czasach współczesnych tak na dobrą wszyscy sprawę ci bogowie zostali, można powiedzieć, zrzuceni z piedestału, prawda? Przestani już urzędować na niebie, a stali się archetypami, prawda? Pewnymi jak gdyby zbiorami cech osobowości. I tak na dobrą sprawę wracamy tutaj do rozumienia bogów przez starożytnych Sumerów, którzy traktowali w zasadzie bogów jako takich równych ludziom. To znaczy wyróżniała ich jedna rzecz. Byli określani mianem ilu. Znaczy, ilu oznaczało w starożytnym Sumerze osobę dostojną, prawda, poważną, prawda, taką wyróżniającą się. Ale ci bogowie w starożytnym Sumerze, to oni jak gdyby stanowili jedność z ludźmi. Ludzie chodzili do świątyń tych bogów, tylko tak na dobrą sprawę nie mieli świątyń we wczesnym okresie. Jeżeli już to były jakieś kapliczki, to byli bogowie jak gdyby zżyci z ludźmi, żyjący wśród ludzi. To znaczy bardzo często, jak to jest tutaj napisane, oni byli po prostu ludźmi w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Można by jeszcze mówić o tym, jak należy interpretować Wenus, ale ja już w niedoczasie w zasadzie będąc, przejdę do następnych slajdów, żeby trochę pokazać Państwu, jak działa Morze, Wenus i Mars. Przykład takiej koniunkcji, która miała miejsce w 1983 roku. I to jest sytuacja, którą opisuję, odniosę do osoby, no, w miarę dobrze mi znanej. I w tymże 83 roku miała miejsce koniunkcja Marsa i Wenus na Saturnie tejże osoby. Znaku lwa. Ta osoba w tym czasie, można powiedzieć, doznała działania Wenus, a jednocześnie stanęła przed dosyć poważnym życiowym wyborem, a wobec tego jak gdyby musiała rozwiązać problem Marsa. I na szczęście, ponieważ działo się to na Saturnie tejże osoby, to ona wykazała się dojrzałością życiową i nie dała się ponieść emocją Wenus, konsekwencją których mogłoby być, no, przykre działanie
Marsa. Kolejny przykład, to Państwo widzicie, mamy sytuację obecną, bo o ile tamta sytuacja dotyczyła osoby, to znaczy była personalna, prawda, zidentyfikowana osobowo, o tyle mamy sytuację, która dzieje się nam współcześnie na świecie i przedstawia tranzyt, to znaczy koniunkcję Marsa i Wenus, która w pewnym sensie się dzieje cały czas jeszcze, trwa, a która rozpoczęła się ścisłą koniunkcją Marsa w dniu 16 lutego. Prawda? Proszę zauważyć, że w połowie odległości pomiędzy tymi koniunkcjami dochodzi do ataku Rosji na Ukrainę. Więc mamy znowu współpracę Wenus i Marsa, przy czym o ile Mars, to w tym wypadku mamy zagrożenie, jak gdyby i tragedię, niszczenie i tak dalej, o tyle Wenus, ona walczy o swoją rodzinę, o swój kraj, prawda, zabiega o to, żeby matki ocalały, w związku z tym emigrują z dziećmi za granicę i tak dalej, i tak dalej. Więc owszem, my bardzo często, mówiąc o konfliktach światowych, mówimy o tranzytach ciężkich planet, prawda, że one są jak gdyby sprawcami. Sprawcami, no trudno powiedzieć sprawcami, towarzyszą takim trudnym wydarzeniom w losach świata. Przykładem może być pierwsza wojna światowa i koniunkcja Saturna z Plutonem. Ale tę koniunkcję poprzedziła koniunkcja Marsa i Wenus. Zamach w Sarajewie odbył się przed ścisłą koniunkcją Marsa i Wenus. Kiedy koniunkcja ta była po raz drugi, przy czym proszę zauważyć, gdzie się to wówczas w fazie retrogradacji Wenus, czyli wcześniej już wspominałem, Mars jest planetą zewnętrzną, Wenus jest planetą wewnętrzną, to wówczas dochodzi do eskalacji wojny. Tutaj w pobliżu tej koniunkcji do wojny dołączają się kolejne kraje, a zwieńczeniem jak gdyby tych wszystkich działań wojennych mamy pod koniec maja, a w zasadzie już na początku czerwca, kiedy to Niemcy używają gazu chlorowego w wojnie. Pierwszy raz stosuje się gaz. Także owszem, mamy tranzyty ciężkich planet, ale powinniśmy również zwracać na tą parę uwagę Wenus-Mars. Co? Bo ona potencjalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, działa jako swego rodzaju sygnalizator zdarzeń, które nastąpią wkrótce. Proszę Państwa, nie mam czasu już, bo mam 5 minut i w zasadzie miałem tu jeszcze zamiar opowiedzieć Państwu taką historię Anny i Jana i pokazać, jak w ich przypadku, w ich życiu działał Mars i Wenus, ale poprzestanę na tylko takim krótkim stwierdzeniu, że jak gdyby punkt, w którym następuje opozycja, ścisła opozycja Wenus i Marsa, to jest punkt leżący w punkcie stacjonarnym ruchu Marsa i jest to punkt, w którym został zainicjowany pewien
proces, który doprowadził do tego, że Anna i Jan spotkali się około 12 sierpnia, czyli w tej fazie jak gdyby wzrostu, i w czasie tego spotkania Mars tworzył koniunkcję ze Słońcem natalnym Jana, a Wenus tworzyła koniunkcję ze Słońcem natalnym Anny. Współpracują. Ten rysunek w zasadzie, jeżeli byśmy go dokładniej zanalizowali, on obrazuje pewien proces dochodzenia do tej znajomości. Przejdźmy dalej. Proszę Państwa, to jest kopia artykułu, fragment, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 16 marca, a dotyczy tak zwanej pięknej Wenus z Willendorfu. Pytanie, czy piękna, to możemy dyskutować, ale generalnie rzecz biorąc, o co mi chodzi w tym rysunku? Otóż w tym rysunku, w tej grafice, jak gdyby w tej Wenus, którą de facto możemy utożsamić z naszą Gają wcześniejszą, prawda? Bogini, ona jest zresztą uważana jako bogini matka przez archeologów, tak ją się, jej sens im się interpretuje. Więc ta Wenus została ostatnio przebadana przez naukowców dosyć dokładnie, ponieważ interesowało ich mianowicie miejsce pochodzenia tej Wenus. I cóż się okazało? Że materiał, z którego tego ta Wenus jest wykonana, to on nazywa się to geologicznie oolit i okazuje się, że nie występuje w okolicach Willendorfu. Zaczęto to poszukiwać, wykorzystując współczesne techniki badawcze, a głównie tu chodzi o skaning rentgenowski, po to, żeby określić strukturę i jak gdyby budowę, strukturę materiału, z którego ta figurka została wykonana, i znaleziono w zasadzie najbardziej prawdopodobne miejsca, tejże, z którego ten materiał pochodził, to mianowicie albo jedna lokalizacja we Włoszech, odległa o około 600 km od Willendorfu, i druga lokalizacja w okolicach wschodniej Ukrainy, a dokładniej tu mam napisane w obwodzie charkowskim, a tu odległość mamy 1600 km. Innymi słowy, w zasadzie można powiedzieć tak, ta figurka, ona przywędrowała do tego Willendorfu. Figurka jest nieduża, około 11 cm mieści się w dłoni. Wobec tego wędrowała razem z właścicielem, a być może w zasadzie całym pokoleniem właścicieli, do miejsca, jakim jest Willendorf. Co mnie uderza w tym, jak gdyby tej, w tym artykule, mianowicie to, że my dzisiaj potrafimy, wykorzystując odpowiednie narzędzia badawcze, czyli naukę, ocenić, jak gdyby przeanalizować historyczne ruchy, czy nawet migracyjne, czy też, tak jak w tym przypadku tejże figurki, pochodzenia pewnych artefaktów, i w związku z tym sztuka niejako nawiązuje do nauki. Mamy jedność tej nauki, bo nauka interpretuje sztukę nie w sensie jej walorów estetycznych, ale interpretuje sztukę w sensie jej historii. I proszę Państwa,
Jest minuta po. W zasadzie miałem zamiar tutaj odczytać Państwu krótki taki esej Leszka Kołakowskiego pod tytułem Kompletna i krótka metafizyka, który w jakimś sensie no, też się trochę nawiązuje do tego, o czym ja tutaj mówiłem. Ale ponieważ czas się skończył, to miło było. Na zakończenie jeszcze. Trwa ładowanie. Taki obraz oto, który w pewnym sensie też nawiązuje do tego, o czym mówiłem, czyli kolor czerwony Marsa, kolor niebieski Wenus i czarny Ziemia. I tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, to jest też sztuka, wartość jej estetyczna to jest osobny temat, mnie się podoba, ale sztuka, która powstała jako produkt kilku linijek programu, który wygenerował ten obraz. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, to co tu widzimy, można zapisać w paru równaniach. Różne takie obrazy można generować. Sztuka, nauka, wrażliwość, mnie się podoba. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panie Bogdanie za inspirujący, ciekawy wykład. I tutaj już